Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 67. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj nasze bardzo wyjątkowe spotkanie, jak i jego symbolika 67. To ta szóstka, bardziej cielesna, bardziej materialna, ale również siódemka, tajemnicza, pełna mistyki, pełna głębi. Dzisiaj porozmawiamy o Twojej drodze, drodze Twojego serca. Kiedy czarujesz siebie? Kiedy oszukujesz siebie? Kiedy wmawiasz sobie, że to, co robisz, to, gdzie jesteś, jest dla Ciebie dobre, gdy w głębi serca czujesz, że jest nieodpowiednie. Nasza 67. ceremonia z tego niezwykłego miejsca mocy. Jesteśmy w Hiszpanii, po drugiej stronie portugalskiej granicy Fonsierra São Marmide. I to miejsce wskazały mi siły wyższe na dokładnie te przesłania. By popatrzeć na Twoje życie z perspektywy, z odległości. Czasami trzeba zmienić miejsce, w którym codziennie przebywasz, opuścić to Twoje królestwo, tak jak robili to kiedyś władcy, że na jakiś czas wyjeżdżali do innego królestwa, do innego, by popatrzeć z daleka na swoje własne królestwo. Bo gdy jesteśmy w samym środku, gdy cały czas codziennie koncentrujemy się na naszych sprawach, na naszym rozwoju, na tym, by nasze królestwo rozkwitało coraz bardziej, to możemy czegoś nie widzieć. Dlatego siły wyższe powiedziały, nadszedł czas, by przejść przez pewien egzamin życiowy. Energia wyższa będzie Cię wspierać dokładnie teraz, by popatrzeć z perspektywy. W których dziedzinach życia jeszcze się oszukujesz, czyli robisz coś przeciwko sobie, mimo że w głębi serca wiesz, że jest to dla Ciebie nieodpowiednie? Jak to zmienić? Jak to przemienić, by iść drogą Twojego serca i uwolnić się od wszystkich takich rzeczy, takich iluzji, gdzie wmawiamy sobie, że jakaś droga jest idealna, a w rzeczywistości wiemy, że nie jest. Gdzie wmawiamy sobie, że nie ma innego rozwiązania, że trzeba iść tak, mimo że w głębi serca wiemy, że zawsze są przynajmniej dwie drogi do celu. Dokładnie teraz, w tym momencie, energia kosmiczna wspiera Cię, by popatrzeć na Twoje królestwo, na wszystkie jego dziedziny, innej perspektywy, jak gdyby z odległości. Dlatego jeżeli możesz, to przynajmniej na kilka dni opuść swoje królestwo. Pojedź gdzieś, gdzieś w zupełnie obce miejsce, by popatrzeć z odległości. Albo wycofaj się z tych codziennych obowiązków, z tego codziennego rytmu i wówczas popatrz na wszystko z perspektywy, by wyszukać, gdzie są jeszcze zaczarowane dziedziny. Czyli gdzie żyjesz jeszcze w iluzji? Gdzie sobie wmawiasz, że coś jest dobre, gdy w głębi serca wiesz, że jest nieodpowiednie? By raz na zawsze uwolnić się od tego poczucia obowiązku, że coś musisz, że nie ma innej drogi do celu, że jest tylko ta jedna droga, że są tylko te jedne drzwi. Bo gdy uwolnisz się od takiego właśnie przymusu, takiego nacisku, to w pełni rozwiniesz Twoje skrzydła. Dojdzie do tego rozczarowania, zobaczysz prawdę, zobaczysz, kim naprawdę jesteś i znajdziesz Twoją drogę, Twoją idealną i niepowtarzalną drogę Twojego serca. Nasze dzisiejsze spotkanie właściwie powinniśmy przeżyć w ciszy, spokoju, w koncentracji na energii tego miejsca, energii megalitów, ponieważ poprzez tą energię
odczujesz, gdzie jeszcze w Twoim ciele jest ten nacisk, jest ten skurcz, coś jest nie tak, jak powinno, bo w ciele pokazują się energie. Jeżeli w jakiejś dziedzinie Twojego życia żyjesz z poczucia obowiązku, przymusu, robisz coś, co jest niezgodne z Tobą, to prędzej czy później odczujesz to w głębi Twojego serca. Dokładnie również dla mnie ta podróż w to miejsce jest takim odczuciem, gdzie skupiam się na moim ciele i wyszukuję te wszystkie napięcia, skurcze, bóle, by połączyć się z tą energią, sprawdzić, skąd ona się wzięła, co jest jej przyczyną. Dlaczego dokładnie w tym miejscu pojawia się ból? Jeżeli jest to ból serca, oznacza, że nie idziemy w pełni zgodnie z naszym sercem. Jeżeli jest to ból głowy, to znaczy, że robimy coś przeciwko sobie. Chcemy przebić głową mur, koniecznie chcemy przejść przez te jedne drzwi. Nie widzimy, że dookoła jest jeszcze wiele innych. I tak każda część naszego ciała wskazuje na jakąś dziedzinę, wskazuje na jakąś energię. I teraz nadszedł czas, aby przejść wyżej, aby odszukać to, popatrzeć z odległości, z perspektywy i uwolnić się od iluzji, rozczarować się i rozczarować również innych. Bo może inne osoby mają o Tobie takie czy takie zdanie, taki Twój obraz, ale jest on iluzją, on jest nieprawdziwy, bo to, jak widzą Cię te osoby, to nie jesteś może Ty. Może widzą Cię zupełnie inaczej niż to, kim naprawdę jesteś. I dlatego nadszedł czas, aby rozczarować siebie i rozczarować ten świat. Rozczarować te wszystkie inne osoby w Twoim otoczeniu, które mają Twój nieprawdziwy obraz. Dlatego jeżeli ktoś Ci powie w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach, wiesz, rozczarowałem się, wiesz, rozczarowałam się, Tobą, Twoim zachowaniem, bo miałem inny obraz Twojej osoby. To uśmiechnij się, bo wiesz, że idziesz Twoją własną drogą. Rozbijasz iluzję, rozbijasz to, co sztuczne, usuwasz to, co nieprawdziwe. Czujesz się naprawdę sobą, idziesz zgodnie z tą drogą Twojego serca, gdzie odczuwasz, że jest to dla Ciebie dobre, pozytywne. Robisz to, co jest dla Ciebie dobre i pozytywne. I gdy inne osoby są rozczarowane, to również się uśmiechasz, bo wiesz, że teraz mają Twój prawdziwy obraz, a nie sztuczny. Odpadają maski i stajemy się naprawdę sobą. Dlaczego jest to takie ważne? Bo jeżeli cały czas udajemy, jeżeli cały czas gramy kogoś innego, jeżeli cały czas się zmuszamy do czegoś, to nie możemy odczuć, kim naprawdę jesteśmy. Po co tutaj jesteśmy? Jakie mamy nieograniczone możliwości? Jaką jesteśmy jedyną i niepowtarzalną istotą? A to jest sednem bycia tutaj i teraz, w tej inkarnacji, by poznać siebie, poznać Twoje możliwości, rozwijać je, iść Twoją drogą serca i zmieniać Twoje życie według tego, kim naprawdę jesteś, czego potrzebujesz i zmieniać ten świat według Ciebie. Stać się prawdziwym magiem, który kształtuje to wszystko dookoła. Zgodnie z sobą. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym niezwykłym miejscem mocy. Zastanów się, dlaczego siły wyższe wskazały mi dokładnie to miejsce na naszą 67. ceremonię. A następnie przejdziemy do przesłań od siły wyższej. Dlatego bardzo proszę, wstań w tej chwili